W miniony wtorek 28 września rozpoczął się jesienny festiwal teatralny. Jego jubileuszowa 25. edycja wraca po rocznej przerwie i będzie się odbywać w nowym miejscu, czyli Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu. Festiwal otwiera spektakl Teatru Gudejko pod tytułem Dziwna para. To opowieść o dwóch mężczyznach porzuconych przez żony, którzy rozpoczynają nowe życie pod wspólnym dachem. Luźny styl życia jednego z nich i pedantyczność drugiego staną się podłożem wielu zabawnych sytuacji. Co ciekawe, spektakl grany aż przez 12 lat miał swoją premierę właśnie na jesiennym festiwalu teatralnym. I spektakl, który kiedyś przed laty miał ogólnopolską premierę na jesiennym festiwalu teatralnym. I myśmy się tak z Karolem Bytnerem, który jest menadżerem, dyrektorem Teatru Gudejko, umawiali, że ten spektakl również na tym festiwalu naszym jakby zejdzie za fisza. To miało nastąpić przy okazji 10. rocznicy tego grania tego spektaklu. No ale jakoś tak teatr nie mógł, to znaczy ta obsada nie mogła wtedy przyjechać do nas z tym spektaklem. Rok później no też coś nam przeszkodziło, a w roku ubiegłym przeszkodziła nam pandemia. Jesienny festiwal teatralny rozpoczął się konferencją prasową z udziałem dwóch aktorów, Artura Barcisia i Cezary Korzaka. Aktorzy wspominali między innymi swój udział w premierowym spektaklu Dziwna para i swój pierwszy pobyt w Nowym Sączu. Premiera była w Nowym Sączu. Tu. To nie tu, bo tu jest Stary Sącz, ale, tak. Ale pamiętamy, zagraliśmy dwa premierowe przedstawienia. Nie, wspominamy to bardzo czule, bo nie przypuszczaliśmy, że będziemy to grali tak długo. Ja czule wspominam, bo wracaliśmy w strasznym śniegu. Pamiętam, że wyjechaliśmy następnego dnia i na letnich oponach, bo to październik jeszcze był i sypnął śnieg potwornie i wyjechaliśmy do tej Warszawy po prostu w strasznej ilości czasu. Bilety na spektakl Dziwna para, choć jest on jednym z najdłużej granych w Polsce, rozchodzą się w zasadzie wszędzie w tempie błyskawicznym. Nie inaczej było w Starym Sączu. No pewnie kilka rzeczy się na to składa. No, nasza popularność pewnie jest głównym czynnikiem, który sprzyja takiej szybkiej sprzedaży, bo pewnie wszędzie tak jest, że to przedstawienie się sprzedaje. To jeżeli poszło po kraju, że to jest solidnie zagrana komedia, no to też pewnie miało jakiś wpływ i tyle. Przez lata grania staraliśmy się bardzo, żeby nie schodzić poniżej poziomu. Znaczy, żeby grać to przedstawienie praktycznie, jak zobaczycie dzisiaj, praktycznie prawie w ogóle się nie różni od tego, co zrobiliśmy 12 lat temu. W trakcie tegorocznej edycji jesiennego festiwalu teatralnego zaplanowanych jest 19 różnych spektakli. Wśród nich m.in. Teatr Gudejko, Teatr Narodowy, Teatr Kamienica, Teatr Kapitol czy nasz rodzimy Teatr Robotniczy imienia Bolesława Barbackiego. Wielbiciele muzyki z pewnością skorzystają z oferty dwóch koncertów i spektaklu muzycznego pod tytułem Judy z udziałem Hanny Śleszyńskiej. Organizatorzy przygotowali również propozycje dla rodzin. Nie zapomnieliśmy o najmłodszych, o spektaklach familijnych. Takie niedziele familijne z teatrem Lalek Rabcio. To też taki nasz pomysł na to, żeby również te niedziele, popołudnia niedzielne właśnie miło spędzić. Chyba to się nam uda, bo z tego co wiem, to na te spektakle też już brakuje miejsc albo są jakieś ostatnie bilety do kupienia. Jesienny festiwal teatralny potrwa aż 3 tygodnie i zakończy się 21 października. Bilety na niektóre spektakle są jeszcze do nabycia, a szczegółowych informacji można szukać na stronie Centrum Kultury i Sztuki imienia Adesari w Starym Sączu.